Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy, który był katowany przez swojego ojczyma. Dziecko zmarło w poniedziałek rano w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kamil o życie walczył przez ponad miesiąc. Chłopczyk przez cały czas pobytu w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Nie cierpiał, nie wiedział, co go spotkało, nie wiedział, gdzie jest. Kamilek podczas pobytu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka korzystał z najnowocześniejszych metod leczenia. Był m.in. podpięty do respiratora, był dializowany, korzystał też z wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, natleniającej krew i wspomagającej krążenie. Przez cały czas był pod bardzo troskliwą opieką naszego personelu medycznego. To wszystko niestety nie wystarczyło, żeby uratować chłopca. 8-latek trafił do GCZD na początku kwietnia z wieloma złamaniami i poparzeniami. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Później jednak choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu doprowadziły do zgonu. Do sprawy znęcania się nad dzieckiem odniósł się dziś w Katowicach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jaki to jest poziom bestialstwa i zwierzęcenia, aby tak traktować innego człowieka, do tego dziecko? To jest coś, co się w głowie nie mieści. Wydaje mi się polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu, zbrodni, sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania. Minister chce, aby ojczym dziecka odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. O zgonie Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało prokuraturę okręgową w Częstochowie, która zleciła już przeprowadzenie sekcji zwłok 8-latka. Ta odbędzie się 10 maja. Sekcja zwłok zostanie przeprowadzona przez lekarzy specjalistów z zakresu medycyny sądowej. Weźmie w niej udział również prokurator z prokuratury okręgowej w Częstochowie oraz policyjny technik kryminalistyki. Dopiero po uzyskaniu wstępnych wyników sekcji zwłok prokuratura podejmie decyzję o ewentualnej zmianie zarzutów podejrzanym w sprawie ojczymowi dziecka Dawidowi B. i matce Kamila Magdalenie B. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli też siostra matki dziecka i jej mąż, którzy podejrzani są o nieudzielenie pomocy katowanemu Kamilowi.